Cześć, witam Was z polskiej premiery nowej rodziny smartfonów Moto G7. No to dojedziemy z materiałem. Premiera nowych smartfonów z serii Moto G7 odbyła się w Brazylii. Dlaczego w Brazylii? Tam po prostu Motorola jest marką numer jeden, jest tam po prostu bardzo silnym producentem i w zasadzie niepodzielnie panuje na tamtejszym rynku. Ale warto odnotować, że i nasza lokalna polska premiera odbyła się dokładnie w tym samym czasie co ta w Brazylii, ta światowa. Wszystkie zaprezentowanych dziś modeli korzystają z systemu Android Pie, czyli z najnowszej wersji Androida, z czystą postacią interfejsu, która wzbogacona jest jedynie o znane z wcześniejszych Motorola funkcje dodawane przez tego producenta, jak chociażby sterowanie gestami, czy głosem. Wszystkie wymienione telefony mają wspólną, spójną stylizację z charakterystycznym kółeczkiem na tyle, z czytnikiem linii papilarnych również z tyłu, mają zwężone ramki wokół ekranu, mini-jacki i obsługują karty pamięci microSD o pojemności do 256 GB. Na początek, zanim obejrzymy telefony, może o cenach. Moto G7 będzie u nas kosztować 1199 zł, a G7 Plus 1399. Te dwa modele mają na naszym rynku. NFC na wyposażeniu, pozostałe dwa niestety nie. G7 Play będzie kosztować tylko 699 zł, a Moto G7 Power 899. Głównym modelem nowej serii jest oczywiście Moto G7. Jest to telefon wyposażony w procesor Snapdragon 632 o taktowaniu 1,8 GHz, 4 GB ram i 64 GB pamięci wewnętrznej. Mamy tutaj ekran o przekątnej 6,24 cala i rozdzielczości 2270x1080 pikseli, czyli Full HD dające czynnik zagęszczenia 403 ppi. Mamy tutaj też kroplowaty nocz w którym kryje się ośmiomegowy aparat z obiektywem f2.2. Z tyłu mamy natomiast aparat podwójny z matrycami 12 i 5 megapikseli i obiektywami o przysłonach odpowiednio f1.8 i 22 Zasilanie zapewnia akumulator o pojemności 3000 mAh, oczywiście z szybkim ładowaniem. Topowym modelem nowej rodziny jest Moto G7 Plus. Tutaj też mamy ekran o przekątnej 6,24 cala, rozdzielczości również Full HD Plus i gęstości 403 ppi i również z kropelkowym noczem, ale w tym noczu jest już 12-megowy aparat z obiektywem F2.0, a z tyłu z kolei podwójny aparat, znowu z tyle, że z matrycami 16,5 mega i obiektywami 1.7 i 2.2. Sercem tego modelu jest Snapdragon 636 o taktowaniu 1,8 Giga, wspierany przez 4 GB ram i 64 Giga pamięci wewnętrznej. Zasilanie znów zapewnia akumulator o pojemności 3000 mAh. Moto G7 Power to kolejny model i jak sama nazwa wskazuje to mistrz zasilania. Ma akumulator o pojemności aż 5000 mAh, oczywiście nadal z szybkim ładowaniem. Ekran jest już jednak tylko 6,2-calowy i o rozdzielczości 1520x720 pikseli, czyli HD+ o współczynniku gęstości 271 ppi, czyli wyraźnie już słabszy wyświetlacz. Procesor to Snapdragon 632, wspomagany przez 3 GB ram i 32 GB pamięci wewnętrznej. Aparaty fotograficzne są już pojedyncze. 8 megapikseli f2.2 z przodu i 12 megapikseli f2.0 z tyłu. No niestety, jak widzimy, jest to model o niższych parametrach, ale za to będzie pracował zdecydowanie dłużej niż pozostaje, ma bowiem największy akumulator, co prawda waży też najwięcej, no ale dla ludzi, którzy potrzebują telefonu, który trzyma kilka dni, to może być dosyć ciekawa propozycja. No i para na środkę, podstawową, najtańszą, najprostszą z propozycji. Moto G7 Play ma 5,7 calowy wyświetlacz HD+, czyli 1512x720 pikseli, gęstość 294 ppi, Procesor Snapdragon 632, 2 GB RAMu i 32 GB pamięci wewnętrznej. Przedni aparat znów taki sam jak w Moto G7 Power, czyli 8-megowy F2.2, natomiast z tyłu 13-megowy aparat z obiektywem o przysłonie 2.0. Zasilanie, podobnie jak w modelu G7 czy G7+, zapewnia akumulator pojemności 3000 mAh, ale nadal mamy tutaj szybkie ładowanie. Dla porządku dodam jeszcze, że specyfikacje wszystkich modeli znajdziecie w opisie tego filmu oraz na stronie mgsm.pl. Tam również możecie zobaczyć trochę więcej zdjęć z dzisiejszej prezentacji. I to na razie wszystko na temat Moto G7. Zapraszam oczywiście na kolejne filmy do zobaczenia, cześć.